Teraz coś widać i tak nic nie będzie widać. 3 kwietnia, 5:55. Jadę do Lublina pozaliczać trochę gmin. Rower spakowany z tyłu w aucie. Najwyżej jak dojadę do Lublińca, to pokażę, jak to wygląda w środku. Pochmurno. Pochmurno na razie. Ale mam nadzieję, że prognozy się sprawdzą i w rejonie Lublińca będzie słonecznie, przynajmniej gdzieś do godziny 13-14. 7:30, jeszcze 10 km do Lublińca. Pogoda? Miało być słońce. Jest, ale za chmurami. Dojechałem do Lublińca, tam gdzie planowałem. Parking w Kauflandzie, pod Kauflandem. O, rower, tak jak wygląda, tak wygląda. Teraz pozostaje go wyciągnąć, poskładać i ruszać w trasę. Rower złożony. Słońce wyszło. Wyszło słońce. Ta się liczy. W Lublinie co rano dosyć duży ruch. No a mi pozostaje wyjechać z Lublińca. Jestem obkopany wszelkiego rodzaju te szmaty, bo pomimo tego, że jest słońce, to jest naprawdę chłodno, jest na minusie. Od razu na strzał jadę pod górkę i na północ. Wiatr z północy klasycznie, czyli strzał w rej. Ale tragedii nie ma, jest jakieś 15 metrów, to jest spoko. I dobrze, bo jestem troszkę wychłodzony. Tu skręcam w prawo. Słońce jakieś się pokazało. Króciutkie problemy z przednim kołem, jak wyjechałem z Lublińca, to pojawiła się cisza, już usłyszałem wtedy, że troszkę przednia tarcza mi trzy oszczęki. No, upierdliwe jest na tym szybko zamykaczu ustawianie tego koła. I dalej problem był z tarczą, cały czas ociera, więc wyciągnąłem po prostu klucze imbusowe i załatwiłem to tak jak trzeba. Teraz to muszę pochować wszystko i uciekać w rękawice, bo jest chłodno. Ale skowronki fajnie słychać. Na pewno się nie nagra dźwięk, bo nagra się dźwięk wiatru. Kasia ugotowana. Dość mocno wieje. Ławka jest z lodu cała. No i piję kawę, jabłączka. Na szczęście sprawa z drogą się wyklarowała, bo droga, którą przyjechałem, jest masakryczna, dlatego że prowadzona tam była wycinka, no i ciężki sprzęt rozwalił całą tą drogę, zrobił jedno wielkie błoto. Jakoś dało się przejechać, to było gdzieś jakieś 1,5 km, a teraz mam 10 km taką fajną asfaltówką, podejrzewam, bo na mapie to wygląda, że to jest to. No chyba, że będę miał pecha i ona się skończy za 500 metrów. No i niestety tą piaszczystą trasą trzeba będzie jechać dalej. Nie wygląda to zachęcająco. Idealne miejsce na hamak. Niestety droga jest mocno piaszczysta.
Oj, coś czuję, że się tu morduje. Ta droga, przejazd zamknięty praktycznie na stałe. Żeby przejechać, to trzeba się tutaj nakombinować autem. I to bardzo dobrze, bardzo słusznie. Przed chwilą przejeżdżał tutaj. Przejeżdżał tędy pociąg. Wow, i asfalcik, proszę Państwa. Trzeba się wrócić. Wybrałem taką dróżkę już totalnie na przeła, jakąś leśną. Ale jaka piękna zielona trawa tutaj. Jeden tak piździ i tak wieje. Zjem sobie coś na zimno i polecę dalej. Siedzę sobie w takim sosnowym lasku. Niedaleko droga. Zjadłem już sałatkę z makrelą, a kasę. Oczywiście kosmetyczka była potrzebna. Nie zabrałem. Kolejna nauczka. Pomimo tego, że jest słońce, ten lodowaty wiatr z północy wyciąga wszystko. A teraz będę miał drogę na północ, pod wiatr. Ale by się już pojechało na kilka dni. Nie lubię zimna. Nie lubię. A jeszcze jak jest takie wiatrzysko lodowate, to dopiero. Główna droga jest 50 metrów stąd, powyżej. A ja tak odjechałem, żeby zjeść co mam zjeść i lecieć dalej. Cały czas wieje, pomimo że jestem w gęstym lesie. Tak tu sobie wygląda. Teraz cały czas pod wiatr. Lodowaty wiatr z północy. Dający też tak konkretnie, na pewno. Dobrze dający. A ja tu opatulony cały. Bo ile słoneczko grzeje, to ten wiatr wszystko wywiewa. Słońce fajnie ogrzewa mi plecy i zaczyna mi być ciepło już w dłonie. Co oznacza, że dłonie i stopy to są pierwsze takie wskaźniki, że się wychładzasz. Jak będziesz miał zimne dłonie, to nieważne jakie rękawiczki, musisz się najpierw zagrzać te rączki. Już się zagrzałem, właśnie stanąłem, żeby obrócić ryja w kierunku słońca, żeby mi też zagrzał. I co zrobiło słońce? Powiedziało mi spierdaj. Olało mnie. Chwilka przerwy, bo po pierwsze jestem w jakimś małym miasteczku Dobrodzień, coś tam. Po drugie tu chyba nie wieje przez, chociaż już znowu zaczęło wiać.
Poczuć słońce wyszło, jestem na rynku, więc jest tutaj troszkę ciepło. Postaram się tu trochę zagrzać, 2 minuty przerwy sobie robię. Bardzo ładny rynek tutaj jest. Taki kościół. Bardzo ładnie to wygląda. Miejscowość Dobrodzień, ta w której byłem przed chwilą na ryneczku, nazywała się kiedyś Guten Tag. No i wszystko mi zaskoczyło w głowie, dlaczego Dobrodzień. A dlaczego nie dzień dobry? Co? Dobrodzień. To tak jakby... Tak Guten. A tu... Dookoła jakieś zabudowania. Wódka wjecha i proszę. Jakiś piękny przybytek. Złoty, ale skromny. Takie porywy wiatru się zrobiły północnego. O ile rano ten wiaterek był taki lajtowy, delikatny, to teraz potrafi dmuchnąć. Jadę na totalnym wygwizdowie. Stamtąd, gdzie ta wieża kościelna, mijałem ten kościółek. W tamtą stronę, pod ten wiatr. Mam chyba jeszcze 10 km do miejscowości... Niech zerknę na mapę. Osiecko i potem Nowy Wachów. W Nowym Wachowie będę zjeżdżał na południe. Już będzie się jechało z wiatrem. Dub Wolny, Łąki, Osiecko i tam popatrzymy, czy nie będzie opcji, żeby tą jedną gminę jeszcze wyhaczyć. Zobaczę, jakie będą drogi w lesie. Tam jest 3 km do innej gminy. Ale już tu pięknie skowronki śpiewają. No już się jakiś burek musiał zwiedzić. Kurde, dał sygnał ostrzegawczy, zaraz będą wszystkie jeszcze w całej wiosce. Ciężko. Ciężko się jedzie pod wiatr i pod górkę. Ale jeszcze kilka metrów, kilkaset. Będzie koniec jazdy na północ, potem troszkę na wschód i na południe będę jechał z wiatrem. Na razie mam zajebistą średnią, czyli 9,6 km. No nie da się inaczej. Czasami tak jest. Jadę pyknąć ekstra gminę, do której mi brakowało 3 km. Na dworze, a co? Będzie kolejna. Przyjechałem stamtąd i bym się wrąbał pod zakaz, bo tam się okazuje, że za drzewem widnie jest, wisi sobie taki schowany zakaz jazdy rowerów. Mówię, co siedzi, co jest grane, a tu taka ukryta droga rowerowa. Wracam już do Lublińca, teraz jadę z wiatrem, więc jedzie się fajnie. Luzik. Zostało mi 20 parę kilometrów po południe. Przed chwilą kawa na Orlenie, a teraz znowu mnie wyciągnęło gdzieś w pola. Tak to wygląda, tam daleko Orlen. Jadę teraz w kierunku na wschód, no i już czuję wiatr. No, udało się zjechać na drogę rowerową. Powrót do Lublińca jest o tyle upierdliwy, że prowadzi wzdłuż dość ruchliwej drogi. I czasami trzeba jechać tą drogą, czasami drogą rowerową z jednej, z drugiej strony. Jest to tak nielogicznie zorganizowane. Trochę zmęczony, prawie 100 już jest. Wyszło mi, że w sumie będę musiał zrobić 104. No, to tak elegancko. Stało tam, nie wiem, ile mi zostało. Ile mi zostało? 10 km. Tu mam 93 przejechane, czyli jeszcze dyszka.
Musisz bardziej nauczyć zarządzać się wodą, bo litrowy bidon, który wiozłem aż od Pszczyny. Bez sensu, bez sensu, bez sensu. Czuję, że nie wziąłem termosu. Jak chcę ten bidon nawet tam będzie, ale niech sobie będzie pusty. Godzina 17.20. Przed chwilą pykła stówka. Ale słabiutko, słabiutko, ale tyle, że pod wiatr też. Po drodze jest myjnia. Jest myjnia. Więc można umyć rower. Rower umyty? Za jedynie 2 złote. A, gdzie z resztę to się dopamięta. Jest prawie za końca w domu. Ale umyty można go w takim stanie już wsadzić do auta. Dobra, wszystko już spakowane. Mam jakiegoś sneakersa, którego jeszcze miałem w torbie. Jest zamarznięty, więc muszę poczekać, aż się odmrozi. Rower jest z tyłu zapakowany. Nawet nie ma problemu z włożeniem go. No i koniec wycieczki. Ustalam trasę i jadę do domu.